Lenka Jan Klimentowie z nami dzisiaj na sesji do magazynu Viva, ale z najsłodszym maleństwem, bo miesiąc temu pojawiło się w waszym życiu. No i oczywiste pytanie na początek, ale muszę. Jaki był dla was ten ostatni miesiąc? Wszystko jest tak naprawdę nowe. Nawet nie mamy problem, czy ja mówię za siebie, nie mam nawet problem ze snem, jak wszyscy mówili, będziesz mało spała, to zobaczysz. Tylko to nie jest mój największy problem, ale największy problem jest, kiedy płacie i tak naprawdę nie wiadomo, co mu jest, nie? I tu musi się przytulić, tu musi się pochodzić trochę tamto, tamto i jak nic nie działa, to jest najgorzej, że płacie i naprawdę jest taka bezmoc i nie wiadomo, co... Także to jest takie najtrudniejsze, a tak to jest super. No. Macie tak, że kierujecie się instynktem? Czy na przykład któreś z was sięgało po książki albo... Tak? Ale to myślę, że młodzi rodzice w dzisiejszych... Oczywiście. Googlujesz, Janku, czasem? No, oczywiście się googluję cały czas, ale myślę, że też no, mieliśmy tam jakieś różne rzeczy, ci może ibuprofen, żona wziąć, jak rzeczy, karmi, no. A takie rzeczy. Takie pomocne, tak? Też ciekawi, czy muzyka na przykład jakoś pomaga, Zastanawialiście się przecież pewnie trochę pół żartem w wywiadach, że a może będzie tancerzem, jak ta muzyka wpływa na małe? Nie, powiem szczerze, że ja słucham muzykę cały czas i jak był w brzuszku, to też tak robiłam. Głośno, on był przecież ze mną na dwóch obozach tanecznych, w Chorwacji był z nami i muzyka leci cały czas, ja cały czas... Nawet marzyłaś o porodzie przy muzyce, przy w wywiadzie. Muzyce, tak. Tak było? Nie, w końcu na koniec tak nie było. Tak mi przeszkadzała ta muzyka, dokładnie doszło na to, co wszyscy mi mówili, a ja jeszcze mówię, nie, ja na pewno muszę mieć tą muzykę. Jak mi Janek puścił tą muzykę, ja myślałam, że go zabiję. Ale naprawdę, no tak, to tak. Ale ogólnie uwielbiamy i on też jest nauczony, widać, bo on uwielbia, ja na przykład go biorę na ręce, kiedy właśnie zaczyna płakać i czas, we większości to działa, że go uspokajam tym, że zaczynam śpiewać, puszczę muzykę głośno, do tego śpiewam i z nim się tak bujam na boczki, chodzę po mieszkaniu, chodzę kilometry i on się naprawdę uspokaja, więc wydaje mi się, że ta muzyka bardzo fajnie na niego działa. W ogóle chyba każdy hałas na Krystianka świetnie działa, bo tu mieliśmy błyski, fleszy, wszyscy, ty mówisz, że odkurzasz też w domu, tak. Także fantastyczna sprawa.